Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. W imprezie wezmą udział zarówno najmłodsi, trenujący od zaledwie kilku lat, jak i zawodnicy o ugruntowanej pozycji mistrzowie Polski, Europy czy świata. Łącznie wystartuje około 2,5 tysiąca uczestników z Wrocławia i Dolnego Śląska, rywalizujących w 19 różnych dyscyplinach. W najbliższą sobotę o godzinie 9 tutaj na stadionie lekkoatletycznym koło Stadionu Olimpijskiego rozpoczynamy kolejną już 9. edycję Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży. To duża impreza sportowa przeznaczona dla wszystkich młodych sportowców, którzy na co dzień trenują już w swoich klubach. Będą to zarówno młodzi sportowcy, którzy tak naprawdę powiedzmy dopiero zaczynają swoją przygodę z regularnymi treningami, czyli osoby, które na przykład od roku, dwóch lat trenują, jak i będą też troszkę starsi młodzieżowcy, którzy troszkę starsza młodzież będzie, która już ćwiczy, która nie tylko ćwiczy, ale osiąga na arenie międzynarodowej spore sukcesy. Będą to zarówno mistrzowie Europy, w niektórych kategoriach, w niektórych dyscyplinach także mistrzowie świata. W sobotę wielkie święto i otwarcie w planie będzie bogato. Główne otwarcie 7 maja o godzinie 9. Tutaj odbędzie się cała ceremonia ze złożeniem przysięgi olimpijskiej, z występem orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pokazami sportowymi. Sobota to jednak nie tylko uroczyste otwarcie. Na ten dzień i niedzielę zaplanowano już sporo rywalizacji. W ten pierwszy weekend, weekend otwarcia 7 i 8 maja na stadionie lekkoatletycznym, w ten weekend będzie przeprowadzona większość dyscyplin sportowych, m.in. piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa plażowa, karate czy szermierka. W kolejny weekend, taki duży, to będzie 28-29 maja, wtedy zostaną przeprowadzone zawody w sportach wodnych, takich jak kajakarstwo czy żeglarstwo na terenie przystani Topacz koło Mostu Milenijnego i ostatnie z takich dużych wydarzeń w programie WOM-u to jest 4 czerwca, czyli zawody łucznicze. Dokładny program jest do sprawdzenia na stronie internetowej. Udział w zawodach jest bezpłatny, a jego celem poza rywalizacją sportową i promowaniem idei olimpijskich jest także przygotowanie młodzieży z regionu do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Każdy z uczestników WOM otrzyma pamiątkową koszulkę, a za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc dostanie pamiątkowy medal oraz dyplom. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.